Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrza pełne są zdzierstwa i niegodziwości. Nie rozumij, czy Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Siostry i bracia, jesteśmy ludźmi drogi, ludźmi wędrówki. Kolejny dzień naszej pielgrzymki. Zatrzymujemy się w wyjątkowym miejscu, w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, Królowej Różańca Świętego. I to nasze wędrowanie, to nasze pielgrzymowanie przypomina nam, że życie nasze jest wędrówką z ziemi ku niebu. I trzeba zrobić wszystko, by rzeczywiście znaleźć się w Królestwie Boga, w niebie, tam gdzie są święci, gdzie są błogosławieni. A to nasze ziemskie życie to wędrówka wokół tajemnic. Spotykamy się z tajemnicą świętości, za którą w ślad idzie tajemnica nieprawości, tajemnica grzechu. Spotykamy się z tajemnicą miłości Boga, wchodząc jednocześnie w tajemnicę niewierności, w tajemnicę własnej słabości. Tą tajemnicą nieprawości naznaczony był, jak już wiemy, błogosławiony Bartłomiej Longo, który wyświęcony na kapłana szatana żył w grzechu, z dala od Bożej miłości. Doznał tej tajemnicy nieprawości, która, jak się później okazało, niczym była wobec Bożej miłości i wobec Bożego miłosierdzia. Bo człowiek myśli, a Pan Bóg kreśli. Mamy swoje plany, swoje oczekiwania, ale wyroki Bożej opatrzności wobec człowieka są niezgłębione. I choćby człowiek szedł na manowce, to Pan Bóg znajdzie go jako tę zaginioną owcę. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znajdujemy się w miejscu, od którego nazwę wzięła ta wyjątkowa modlitwa, nowenna pompejańska. To znak, że modlitwa różańcowa jest drogą naszego życia. Drogą owianą i połączoną także z miłością Matki Bożej. I kiedy patrzymy, kiedy rozważamy tajemnicę życia Jezusa i Jego niepokalanej Matki, któż z nas w tych tajemnicach nie odnajdzie swojego życia? Jako matki usłyszałyście tajemnicę zwiastowania, że porodzicie dziecko, że błogosławieństwo życia nosicie w swoim łonie. Potem przyszedł czas dzielenia się tą radością, czas narodzin i tak dalej, przez te tajemnice radosne. Ale któż z nas wreszcie nie jest wolny od tych kolejnych, bardziej bolesnych tajemnic? Któż z nas nie doświadczył cierpienia?
odrzucenia, niezrozumienia albo tajemnicy śmierci kogoś bliskiego. Jak Matka Boża stawaliśmy niejednokrotnie pod krzyżem cierpienia, może dziecka, może kogoś z rodziny. Doświadczaliśmy dramatów boleści. I czeka na nas ta tajemnica chwał w niebie. Ale zanim tam dotrzemy, potrzeba nam światła. Tych tajemnic nauczania Chrystusa, tajemnic zasłuchania w Boże Słowo, tajemnic sakramentów, Eucharystii, pokuty i pojednania, trzeba nam ciągle się nawracać. Bo życie nasze jest drogą, na której łączą się szlaki świętości i nieprawości, sakrum i profanum, radości i cierpienia. Dlatego zakończmy to nasze rozważanie tą piękną prośbą, którą na kilka chwil przed swoją śmiercią zapisał ksiądz Jan Twardowski. Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć, Panie, pod swe stopy życie moje, jak różaniec. Amen.